W pewnej Popegerowskiej wsi mieszkał stary Grzegorz. Pewnego letniego dnia siedział sobie przed domem i spoglądał na świat. Około południa żar lał już się z nieba niesamowity i Grzegorz podjął decyzję. Wyjął ze skrzyni ostatnie pieniądze, które zostały mu z emerytury, poszedł do obory i odnalazł stary jeszcze przedwojenny solidny kanister i poczłapał z tym wszystkim do gospody w oddalonym o trzy kilometry miasteczku. Tam kazał sobie nalać pełny kanister złotego, pysznego piwa, zapłacił ostatnimi pieniędzmi i mimo ciężaru i ogromnej spiekoty wesoło podreptał w stronę domu, myśląc już o tym, jak wpuści kanister do studni, a potem będzie popijał super schłodzone piweczko. Gdy był już niedaleko chałupy, zobaczył leżącą przy drodze zakorkowaną butelkę. Podniósł ją i wyciągnął korek. Wtedy z butelki wyleciał dżin i odezwał się w te słowa: Za to, że mnie uwolniłeś z niewoli, spełnię twoje jedno życzenie. Żar już wręcz kapał z nieba. Grzegorz Kita zastanowił się, uśmiechnął się do siebie i powiedział: Chciałbym, aby ten kanister był zawsze pełny piwa, tak jak teraz. Okej, OK, zrobione, powiedział dżin i zniknął. Właśnie mija 7 lat, jak stary kita wszystkimi możliwymi narzędziami próbuje otworzyć ten kanister.